Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejna część poszukiwania błędów Star Citizen. Przy okazji spróbujemy sobie zrobić misję bojową, bunkry. Tutaj pospolicie jest to nazywane. Też będzie to moje pierwsze podejście do tej misji. Wspominałem o nich, ale jeszcze ich nie robiłem, więc dzisiaj zaatakujemy bunkry, powalczymy trochę, walka naziemna. Oczywiście najpierw będziemy musieli też dolecieć na miejsce, żeby w ogóle zacząć tą misję. Ale nim dobrze zaczniemy, chciałbym wspomnieć o czymś ważnym i chciałbym, żeby coś dobrze wybrzmiało dla osób, które chcą tą grę nabyć. Mianowicie statki. Wspomniałem w kilku swoich poprzednich materiałach o Star Citizenie, że statki możemy również kupić w grze. Statki, które tutaj występują, możemy bez najmniejszego problemu nabyć w grze. Jedyny zakup, który tak naprawdę musimy zrobić, żeby móc grać za fizyczne pieniądze, jest to któryś ze statków startowych. Jest ich tutaj oczywiście więcej niż te dwa, co wam wspomniałem na początku. Ale no najtańsze dwa, no to zaczynają się od $55. I wciąż obstaję przy swoim, że lepiej kupić Aurorę niż Mustanga oczywiście. Mimo wszystko poczekałbym na waszym miejscu do jakiejś promocji, jakiegoś eventu, chyba że naprawdę już teraz chcecie zacząć grać, no to sprawa oczywiście jak najbardziej staje się jasna, nie? Ale co do statków, które możemy zakupić podczas gry. Problem jest taki, że od czasu do czasu wpada czystka, wipe. Wiped chyba tutaj w tej grze to jest nazywane, czyli tak zwane czyszczenie kont. Oczywiście nie robią tego co każdą aktualizację. Tutaj devsi twierdzą, że jest to robione tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to koniecznie wymagane, czyli jeżeli wprowadzają jakąś technikę, która by technologię, która by kolidowała z tym, że gracze już mają ileś tam statków i jakieś tam mnóstwo gotówki, wtedy ten wipe wpada i no niestety tracicie wszystkie zakupione statki w grze. Mówię tu o statkach kupionych w grze za pieniądze z gry. Nie mówię o statkach za realną kasę. I z jednej strony jest to świństwo, ponieważ w pewnym sensie, jeżeli chcemy utrzymać nasz progres, nasz rozwój w tej grze, musimy kupować statki za realną gotówkę, ponieważ one nie przepadają, nie? Z drugiej strony, może faktycznie tak jest, że w jakiś sposób to koliduje i muszą te konta czyścić. Nie wiem, nie wnikam, nie jestem deweloperem, więc ciężko mi tutaj to w jakikolwiek sposób obronić. No nie podoba mi się. Nie podoba mi się to w cholerę, ponieważ nasz czas też powinien być w jakiś sposób wyceniony. Kupiliśmy tą grę. No kupiliśmy pakiet startowy. Poświęciliśmy jej nie wiem co jaki czas są wipe. Ja trafiłem w tej chwili na jednego tylko. Przez dwa, może trzy lata. Także no nie jest jakoś strasznie. Aczkolwiek jeżeli miałbym już zbudowane całe imperium i nagle nadszedł wipe i nie wiem 200, 500, 1000 godzin poświęconych na tą grę poszłoby się tak naprawdę walić, no to bym był wkurwiony. Przepadają statki i przepada kasa. Co ciekawe, zostaje na przykład reputacja i zauważyłem, że zostają też przedmioty, które miałem w magazynie. Bo jak widzieliście, jak zacząłem grę, stworzyłem sobie postać na nowo, wszedłem w swój magazyn w Lorville, to jakieś tam przedmioty miałem, więc one chyba nie przepadają. Dlatego może warto mieć zabezpieczenie bardziej w towarze niż w gotówce, no ale
też nie daje gwarancji, że to wyposażenie nie zniknie. No ale dobra, bo tutaj o tych wipe'ach chciałem, żeby to wybrzmiało, ponieważ no, jeżeli by się zdarzyło, że ktoś się naprawdę by się napalił na tą grę, dobrze, żeby o tym wiedział. Przejdźmy sobie może do samych statków, które możemy kupić, bo tutaj też jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć, o której, która mi gdzieś tam umknęła. Weźmy sobie, wyszukajmy konkretnego statku. Tutaj akurat Cutlass Black to jest kolejny statek, który planowałbym kupić. Tutaj już statek średni dla dwóch osób. I tak, weźmy sobie w opcję zakupu. Ten statek kosztuje normalnie 135 dolców jako wersja samodzielna, czyli bez pakietu startowego, który potrzebny jest do gry. Ale jeżeli byśmy chcieli ten statek ulepszyć od... ulepszyć od naszego statku podstawowego, czyli nie dokupujemy drugi statek, tylko wymieniamy statek, którym aktualnie latamy, czyli tak jak tutaj w moim przypadku Avenger Titana na Cutlassa, jego cena to już jest 60 dolarów. Tak, wiem, to jest ciągle od cholery kasy, ale pozwala nam to wydać mniej, nie? Generalnie chyba połowę ceny, tak? Bo tam coś 130, tak? Kojarzę, było. Jeżeli zamienimy naszego Avengera Tytana, jakby damy go w rozliczeniu i weźmiemy Cutlass Blacka, cena zostaje zredukowana do 61 dolarów. Dodatkowo, słuchajcie, jeżeli jesteście cierpliwi, poczekacie właśnie na jakiś event, na jakieś promocje w Starseed scenie, tą cenę można jeszcze bardziej będzie zredukować, jeżeli akurat ten statek okaże się statkiem, który jest w promocji. I ostatnio oglądałem właśnie materiał o łańcuszkach. Ludzie w taki sposób kupują statki. Biorą sobie jakiś tam pakiet startowy, najlepiej z LTI, czyli Lifetime Insurance, czyli ubezpieczeniem na statek, które jest jakby wieczne. Co prawda to ubezpieczenie na chwilę obecną nie działa. Ono zostanie dopiero aktywowane, kiedy gra zostanie wydana. Czyli w tej chwili to ubezpieczenie mamy cały czas aktywne. Nieważne, czy w naszym pakiecie wykupiliśmy je na 3, 6 miesięcy, rok, czy dożywotnio. To póki gra nie zostanie wydana, to ubezpieczenie cały czas posiadamy. No i ludzie czekają na promkę i teraz wymieniają Avenger Titana na przykład na Cutlass Blacka, który byłby w promocji i zamiast 130 dolarów, zamiast 60 dolarów dopłacają do nowego statku 30 dolarów. I faktycznie nawet gdzieś na jakiejś stronce jest kalkulator, jak te łańcuszki najbardziej opłacalnie robić. Więc tak, jest możliwość znacznie tańszego zakupu, można nawet 50% kwoty zaoszczędzić. Oczywiście to i tak cały czas twierdzę, że jest bardzo dużo, zwłaszcza no, dla nas przy przeliczniku na dolary, nie? Ale jest to jakaś opcja na zaoszczędzenie, jeżeli nie chcecie wydawać na Starseed Scena miliony monet. No dobra, a teraz tuptajmy do gry. W końcu udało mi się trafić na jakąś security mission, więc sobie ją zrobimy. Oczywiście, jeżeli mamy taką misję, czy jakąkolwiek misję z Bounty Hunter, czy z Mercenary, warto wziąć też Call to Arms, które daje nam za każdego wyeliminowanego wroga dodatkowo 500 kredytów. Także mamy misję. Mamy cel, nie mamy kontenera, więc musimy lecieć, zdobyć kontener. Niestety tutaj, gdzie mam swoją główną siedzibę, takowego nie kupimy, więc musimy zasuwać na orbitę do stacji kosmicznej i tam go ogarnąć.
W ogóle powiem wam, z kontenerami to mam takie przeboje. Zacznijmy od tego, że kupiłem pierwszy kontener. Gdzieś tam na poradniku widziałem, że rzeczy, które są na statku, w momencie, jeżeli go weźmiemy, schowamy do przechowalni. Wylądujemy w hangarze, idziemy do komputera, statek chowamy do przechowalni. Jeżeli w tym samym miejscu statek odbieramy, to te rzeczy podobno nie znikają. No, nie w moim przypadku, nie? Zostawiłem kontener na statku, schowałem go. Faktem restartowałem grę, nie powiem, że nie. Zrestartowałem grę. Odbieram statek z przechowalni, lecę do hangaru, otwieram statek. Oczywiście kurna nie ma, nie? Nie ma, znaczy się czego nie ma. Nie ma kontenera, który na tym statku zamontowałem. Także w tej chwili sobie radośnie lecimy na Everus Harbor, jeżeli jesteście w tej samej lokacji co ja. No i postaramy się zakupić kontener i nie rozpierdzielić statku przy okazji. Druga sprawa, słuchajcie, nie wiem, czy jest to jakiś błąd, który... ...występuje tylko u mnie, czy to się pojawiło po ostatnim patchu. Cholerne problemy mam z... A przełączmy się, zawsze jakaś tarcza będzie. Cholerne problemy mam z uruchomieniem traktor Beama, nie? Nie wiem jak na planetach, mówię tutaj tylko w hangarach, kiedy właśnie staram się tym kontenerem jakoś manewrować. Kierowali nas, czy jeszcze zbyt daleko? Jeszcze chyba zbyt daleko jestem, żeby poprosić o dokowanie. Całkiem miło, nie? Z ich strony, że w miarę blisko. Podoba mi się to, że każdy nasz ruch to też jest poruszenie silników manewrowych, nie? Statku. Taki drobiazg, a naprawdę robi robotę. Za to już nie podoba mi się to, że... Jak ja mam tu wylądować, pany? Widzieliście to? Pomyliłbym hangary. Chyba. No raczej. Bym chłopowi na grzbiecie wylądował przez pomyłkę. Myślę, że nie byłby zbytnio uradowany faktem, że ktoś mu rozdupczył statek, nie lądując na nim.
A z drugiej strony mógł zamknąć drzwi za sobą, nie? Dobrze, że akurat nie wpadło mu do głowy, żeby w tym momencie wystartować, nie? Dopiero by było wesoło. No dobra, teraz skoro jesteśmy już na stacji kosmicznej... Generalnie wokół wszystkich większych miast na planetach znajdziecie jakąś stację, więc spokojnie. Nie ma co tutaj się zbytnio stresować, że nie będziecie mogli kupić. Statku nie będę chował, bo nie. Wygląda w sumie koleś jak mój sobowtór. Ciekawe rzeczy tu się dzieją. Magazynki. No dobra, whatever. Wiecie co, normalnie pewnie bym zebrał większość z tych rzeczy, żeby to sprzedać nawet za jakieś tam nie za duże pieniądze. Ale pieniądz to pieniądz, nie? Kurde, ten motorek jest fajny. Się zarąbałem trochę w akcji, bo chciałem polecieć do Cargo, ale może być i tutaj w sumie. Też jest sklep, gdzie będę w stanie nabyć kontener. I nawet nie jestem pewien, czy czasem nie jest tańszy niż 4200. Nie, no to tyle samo płacę w cargo facility, czy jakoś tak. Skoro mamy kontener kupiony, bo mamy, prawda? Mamy. Do Cargo Center powinniśmy polecieć. Tam bez problemu też byśmy właśnie mogli nabyć kontener. Tak się zastanawiam, bo tutaj jest tyle syfu rzucane na ziemię. Czy to nie wpływa też na obciążenie serwera? No zapewne tak, nie? Przydałoby się, żeby ogarnęli jakiś system, nie wiem, czyszczenia tutaj. Mam nadzieję, że to był pierwszy hangar. Ej, patrzcie, udało się. Dobra. Teraz coś, z czym mam odwieczny problem, nie? Jeżeli się uda za pierwszym razem, to się wkurzę. O właśnie, o tym mówię. Często, gęsto z jakiegoś powodu, nie wiem, czy chodzi o miejsce, czy chodzi o co, strzela focha i nie chce tego kontenera położyć. A wiem, że potrafi położyć go na płycie lotniska, bo już kiedyś mi się udało. Najczęściej ta sztuka mi wychodziła w tym miejscu. Nie wiem dlaczego.
ale faktycznie jak tutaj próbowałem go kłaść, to dość często się to udawało. O właśnie. Chłopak raczej jest mało skoczny. No i teraz problem drugi. Często też bywało tak, że jest problem z uruchomieniem lasera, nie? Generalnie on się wyświetla, on jest, ale tak jakby go nie było, bo nawet nie mogę trybu strzału zmienić. Ej, zadziałał. To bierzemy dziada. Weźmy go, obróćmy tak jak powinien być w zasadzie. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ tak naprawdę na jego ustawianie, ale no skoro ma górę i dół, no to niech ją zachowa, nie? Powiem wam, tym razem poszło wyjątkowo bezproblemowo, naprawdę. Mamy nasz kontener, rampa zamknięta. No to czas lecieć na misję. Mówię, mam wrażenie, że jest dosyć duże opóźnienie. Trochę mnie to niepokoi, bo przy walce nie zapowiada to nic dobrego, nie? Nie jest available. No nic, spróbujemy w pierwszej kolejności wystartować, może to jest przyczyną. Chociaż tak między Bogiem a prawdą jakoś specjalnie daleko nie mamy. Do planety, bo właśnie widzę, że to jest po drugiej stronie planety, no ale dobra. Fascynujące. Ale dobrze, zróbmy inaczej. Polećmy nad Loreville. Teraz nie wiem, co mi namierzył. Ej, dobre miejsce mi namierzył. Zobaczymy, czy nas zawiezie tam. Szczerze przyznam się, że jestem zaskoczony, że nie mógł wyliczyć trasy na mapie, a ręcznie udało się to ustawić. Może trzeba będzie trochę więcej czasu poświęcać na to i trochę więcej uwagi zwracać. I
Teraz zaczynają się schody tak naprawdę, nie? Bo nie mam kuźwa zielonego pojęcia, co robić dalej. Wejść, rozwalić. Najgorsze jest to, że nie wszystkich rozwalić, bo część tam będzie friendly z tego, co czytałem. Bo mamy pomóc służbom porządkowym. Oczywiście ciemno jak w Dubsku. Włączmy światła, co prawda i tak z ziemi z takiej wysokości nie zobaczymy, ale da nam przynajmniej jakieś pojęcie, może uda się wyratować, jeżeli będziemy zbyt blisko. Próbowałem latać na Joyu. Nie wiem, czy wspominałem o tym, czy nie. Kurczę, coś nie tak, nie leży mi w klawiszologii, nie? Bym musiał usiąść na spokojnie i to ogarnąć, ale... Jeszcze nie teraz. Stało 10 km, więc... Czas zacząć się martwić o wysokość. Nie wiem właśnie, jeśli chodzi o ten wysokościomierz, czy on podaje faktycznie do poziomu morza, czy jest po prostu spierdzielony, nie? Się stresuję, głupio by było zginąć, kurde, mam tyle szpeju na sobie. Do tego sam kontener. Więc 20 tysięcy jak nic mam na sobie. Ze sobą. Wiadomo, statek tam bez problemu odzyskamy, nie? Ale... Zresztą już może być problem. Chyba nie jesteśmy jedyni. Niedobrze, nie lubię. Pytanie, czy to będzie bunkier, czy na zewnątrz walka, bo teraz zwątpiłem, że już pokazuje mi przeciwników, znaczy się ilość przeciwników, nie? Ktoś mi tu trochę pod górę zrobił, że wylądował. To znaczy, jak najbardziej rozumiem to, tak? Bo sam w ten sposób chciałem wylądować, no ale... Spróbujemy się wcisnąć tutaj. Wygląda na to, że się udało. Sezamie, otwórz się, proszę.
Dobrze by było go przepchnąć przez drzwi, nie? Dobrze by było widzieć drzwi. Słuchajcie, bez pudła za pierwszym razem się udało. Przynajmniej przez jedne. Nie spodziewałem się, że będą drugie. Prrr. Przycisk od windy, więc nie głupio by było postawić go z tej strony. I teraz tak. Słyszałem, że to jest misja na czas. Nie wiem, czemu zostało 5 z 10. Wykańczają się sami, czy o co chodzi? Problem jest taki, że też będą tu strażnicy i nie wiem kto jak wygląda, nie? Good time to take a walk. Keep searching. They've got to be close. No one stops looking until we find the best. Where the hell could they have gone? Tutaj na w miarę pewniaka strzeliłem, bo... Spodziewałem się, że strażnik raczej nie będzie latał w hełmie, nie? W sensie w hełmie, w różowiutkim hełmie. Że nam się to... do plecaka nie mieści ta broń. Someone get eyes on this slippery bastard now. Mogę podnieść, ale lipa. Nie wiem, czy jest tu jakiś czas. Widzę żadnego stopera tutaj, a już kilkukrotnie słyszałem, że...
Już kilkukrotnie słyszałem, że... że tu właśnie się lata na czas, nie? Coś mi nie pykło z tym gnatem. Być może czas na wyjście dopiero się włączy w momencie, kiedy zabijemy wszystkich. To by było całkiem fajne, ponieważ możemy sobie tego jednego zostawić i na spokojnie graty poprzenosić. Wygląda tak, że się właśnie zgubiłem. Dobra. Już się odnalazłem. Jakichś strażników w ciężkich zbrojach. Też nie głupia sprawa by była podejrzeć, co tam ze sobą mają. Fajne jest to wychylanie się tu. Ciekawe, gdzie ta Menda siedzi. Gdzieś tam jest zbunkrowany na dole. Potrzebuje ktoś baterię do wkrętarki? Będziemy musieli zejść tam, nie? Na dół zobaczyć, co ciekawego się tam od Janie Pawła. Wpierw oczywiście poprzerzucamy fanty na właściwe miejsce. Powiem wam, kurna załamka, nie? Jak, jakiej misji by tu nie tknął, to godzina w dupsku jak nic. Ale co by nie mówić, uważam, że ma to swoje zalety, nie? Właśnie, no tutaj Michael do mnie napisał, że gra może nawet jest zbyt imersyjna, że faktycznie tutaj bardzo dużo rzeczy robimy. Ten czas wydaje się, że wolno leci, nie? Co się właśnie wydarzyło? Poczekajcie. Ma swoje plusy, bo naprawdę wierzcie mi, że się nie nudzę.
Jest to dość dziwne, bo nie ma tu jakoś zbyt wielu takich zajmowaczy czasu jakby, nie? Czy jak to tam powiedzieć. A mimo wszystko człowiek cały czas coś robi. Cały czas coś tam nadzoruje, dogląda, czy przegląda. I faktycznie nie wiadomo, kiedy tutaj czas ucieka, nie? Gra jest strasznym pożeraczem czasu. Oczywiście nie powiem, że to źle, nie? W sumie jakby nie patrzeć, na tym właśnie mają polegać gry, nie? Żebyśmy się troszeczkę mogli zatracić w tym wszystkim. W ogóle tak gadam do siebie, a nawet nie sprawdziłem, czy mikrofon dobrze reaguje, nie? O, właśnie takich rzeczy się boję, nie? Że będą się działy, jak to wszystko tu poznoszę. I mówię, no drzaźni mnie fakt, czemu nie mogę do kontenera powrzucać się itemków. Chyba, że to znerfili gdzieś w którymś momencie. Ja nie doczytałem. Też może tak być, jakby nie patrzeć, nie? Więc... Czekajcie, w sumie... To jeszcze możemy wydupczyć jedną broń, nie? Idziemy rozwalić ostatniego gada. Mam nadzieję, że to my go rozwalimy, nie on nas. Chociaż jak widzicie, inteligencja przeciwników tutaj... Ach, patrzcie jeszcze to. Fuck. Inteligencja przeciwników no tutaj zaskakuje i to niestety nie pozytywnie. No ale przynajmniej jest w miarę fajny, w miarę łatwy zarobek, nie? Równie dobrze możemy tutaj, przecież nikt nie każe nam zbierać tych fantów. Możemy sobie po prostu zrobić misję i lecieć, przyjąć kolejną. Dziwne jest to, słuchajcie, że tutaj traktor BIM działa bez najmniejszego problemu, nie? A kiedy próbowałem go na lądowiskach ogarnąć, no kuźwa, widzieliście, nie? Cudawianki, a to nie chciał się włączyć, a to coś. Może być to spowodowane tym, że było to strefa, w której nie można używać broni, nie? I chociaż traktor BIM tak naprawdę no, nie jest bronią, może przez to trochę turnieje, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Przyczajmy się. I szukamy ostatniego dziada. Nie rozumiem, czemu licznika nie mamy. A teraz od razu mamy trespassing, nie? Chyba, że ja przegapiłem gdzieś licznik. Sobie w montażu sprawdzę. Może być tak faktycznie, że... no nie mogę, nie? Hmm.
na to uwagi. Nie zwróciłem uwagi, czy mieliśmy informację, że misja wykonana, nie? Intrygująca sprawa, jak to się wszystko zakończy. W ciało gada. Szkoda. Ładny kolor zbroi miał. Albo gdzieś w kosmos po prostu go wywaliłem, nie? Tutaj leży obok, stoi obok nas działko, które jeszcze do nas nie strzela, więc chyba nie jest źle, co? No i ostatnie dwa. I teraz chwila prawdy, nie? Czy nas rozdupczą, jak ruszymy, czy nie? Jest eksternal, w ogóle nie rozumiem. Jakby mi ktoś to był w stanie wyjaśnić, to ja będę naprawdę bardzo wdzięczny, nie? O fuck, zapomniałem o tym. No dobra. Mam nadzieję, że mnie nie zabije w czasie lotu, że nie piźnie mnie płatnie. Sprawdźmy sobie naszego crime'a. Nie no, crime stat mamy 0, więc wydaje mi się, że jest ok. Dobra, teraz fajnie by było dolecieć do Lorville. Nie rozdupczyć się. No i fajnie by było też wystartować, żeby nas nie rozdupczyli. Lepiej szybko stąd spadamy. Strzelają do nas, więc chyba nie jest źle, nie?
Dobra, bo przekombinuję zaraz, nie? Tamten statek stał. Słyszałem, że jest typ graczy, który robi misję i się rozwala, nie? Żeby nie wiem. Szybciej wrócić do bazy, nie? Czy do domu, czy jak to tam nazwać. Ale mi osobiście jakoś taki typ gry chyba nie odpowiada za bardzo. Za każdym razem zgaduję, gdzie tu jest lotnisko, nie? No, teraz od dupy strony podlecieliśmy akurat. Że zaraz się do nas nie zesrają, że tutaj w jakąś strefę zastrzeżoną wlatujemy. O, jest pomnik. Oh fuck. Oni się uparli, nie? Żeby dawać nam ten najbardziej kurdusiowaty, kurde, hangar.
greet. Have a pleasant stay. Coś nie pykło, ale lądowanie, po którym żyjemy, uważam za lądowanie udane, nie? Chociaż chyba o coś ogonem zahaczyliśmy. Powiem wam, że to był całkiem zacny wypad i coś czuję, że całkiem opłacalny, nie? Kurde, pistolety chyba zostały, znaczy się karabiny. Że się przyspawały do tego, do statku. A patrzcie, podnieść ich nie możemy. A jak zrobimy tak, to tak już możemy. Jakiś nietykalny. Wiecie co, ten kontener też wydupczymy. Najpierw chyba musimy go wynieść ze statku, ponieważ coś z nim jest nie halo, nie? Być może kupiłem jakiś zły. Faktycznie trzeba było się bujnąć do cargo, a nie... O, widzicie tylko, kurde. Wyjdę z lądowiska, zaraz jest problem z odpaleniem traktor Bima. Tak jakby... Teraz działa, ale już włączyć nie mogę. Dopiero tutaj. Także nie wiem, czy to jakiś błąd, czy tak miało być. No, ale patrząc po opisie, to kurde dobry kupiłem, więc nie wiem, o co chodzi. No ale to nic, słuchajcie. Najważniejsze, że misja okazała się wielkim sukcesem. Czy jakiś dużo błędów mieliśmy, spotkaliśmy? No jazdy z tym kontenerem, nie? No okej. Okay. Jazdy z tym kontenerem, z traktor Beamem trochę, ale... Nie da się ukryć, że poza lądowiskami działa jak najbardziej w porządku, więc raczej tutaj
jest wina działania w mieście niż samego traktor Bima, nie? A no i tak, dokładnie. Jeszcze kwestia jest jakaś pilotka. Kwestia jeszcze jest tego, że z jakiegoś powodu nie możemy do kontenera rzeczy chować, nie? Ale dobrze, słuchajcie. Nasz pierwszy bunkier za nami. Sprawa ogarnięta całkiem udanie, uważam, ponieważ dajcie mi tu inwentory. Weźmy sobie armory. Całkiem fajne sety armorów zdobyliśmy. Sama misja była prosta jak nie wiem co. Bardzo fajne kombinezony, nie? W ogóle znaleźliśmy. Tak, dużo, dużo koszul znalazłem szpitalnych. Od cholery broni, naprawdę od cholery broni. Myślę, że teraz będę się bawił i zdejmował z nich ulepszenia i sprawdzał, która fajniejsza, która lepsza. Sporo pistoletów medycznych, co mnie akurat bardzo cieszy. Ponieważ często gęsto jak ginąłem, no to musiałem je dokupywać. W tej chwili dzięki temu mamy zapas i bardzo dobrze. Nie straciliśmy tak naprawdę nic, bo nie straciliśmy ani jednej tej apteczki. Nawet nikt do nas nie zdążył strzelić, na szczęście. Więc mam dziwne wrażenie, że bunkry staną się jedną z moich ulubieńszych misji. Ale jeszcze kilka innych do sprawdzenia nam zostało, nie? Więc nie wiem, czemu nie mogę. Aha, bo to jeden ma 0%. Tym się już ktoś leczył. Dobra, palić go. Amunicji trochę nam też się zdobyło. Więc kolejne oszczędności. O kurde, żyć nie umierać. O, samochód, pojazdów nie zdobyliśmy. Substancje, jakieś inne shity. Także ogólnie rzecz biorąc, myślę, że jest na plus. Skoro walnęliśmy sobie misję bojową na ziemi, no to kolejną pewnie sobie zrobimy w powietrzu, nie? No ale to już w przyszłym materiale. Teraz się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.